We wsi Wola Rafaelowska, powiatu mińsko-mazowieckiego, odbyła się uroczystość wyjścia z konspiracji obwodu Armii Krajowej Kamień, liczącego ponad 1000 osób. Przed ołtarzem polowym zasiedli przedstawiciel Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego major Czaplicki, delegat obszaru centralnego AK pułkownik Radosław, komendant obwodu Kamień kapitan Bicz, przedstawiciele władz państwowych i organizacji społecznych. Kazanie wygłosił ksiądz Czarny, kapelan obwodu Kamień. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. W miłości i zjednoczeniu idźmy razem w życie. Mówi pułkownik Radosław. Rząd jedności jest jedynym i faktycznym organem wykonawczym narodu polskiego. Rząd ten wezwał do zjednoczenia wszystkich organizacji wojskowych. Wierzę głęboko, że odczuwacie potrzebę wspólnego wysiłku dla dobra ojczyzny. Polak zawsze nosił w duszy najszczytniejsze ideały wolności. Dziękuję żołnierzom za trud poniesiony w walkach z hitlerowskimi okupantami. Nabyty w nich hart ducha będzie nam przewodnikiem w wysiłku wykuwania i utrwalania suwerennej, niepodległej, demokratycznej Rzeczypospolitej. Dowódca obwodu, kapitan Bicz, melduje pułkownikowi o wypełnieniu rozkazu ujawnienia się. Jak mnie zaresztowano, ja byłem szefem sztabu obszaru zachodniego Armii Krajowej, a potem delegatury Sił Zbrojnych na kraj i usiłowano mnie namówić do ujawnienia obszaru, do wydania wzorem pułkownika Radosława rozkazu ujawniającego obszar. No, oczywiście ja się tego nie mogłem podjąć, bo po pierwsze nikt mnie do tego nie upoważniał. Po drugie, rozkaz więzienia wydany i tak byłby nieważny. No i trwały pertraktacje. Najpierw z szefem, nie pamiętam jakiego departamentu, pułkownikiem Czaplickim, potem z wiceministrem Rąkowskim, a potem z ministrem Radkiewiczem, który mnie przekonywał, że to jest błąd, że my siedzimy po dwóch stronach tego stołu, prawda. Wtedy traktowano mnie jeszcze bardzo przyzwoicie, prawda, pan Leski, pan inżynier i tak dalej. Częstowano herbatką, ciastkami, że oni są przecież takimi samymi oficerami polskimi, noszą takie same mundury i tak dalej. No, ja się zgadzałem, że to jest duży błąd, prawda, że my siedzimy po różnych stronach tego stołu, ale... Te układy bardzo rzadko były dotrzymywane. Przed sądem wojskowym w Warszawie stanęli przywódcy podziemnej organizacji wojskowej WIN, którzy pozostają pod zarzutem antypaństwowej działalności kierowanej przez obce agentury. Główny oskarżony pułkownik Rzepecki. Zeznania jego odsłaniają tragiczne dzieje podziemnej działalności ludzi obalamuconych propagandą londyńskiej reakcji. Nasz proces, zwany wtedy pierwszą główną komendą WIN-u, był pierwszym takim wielkim procesem publicznym. We wrześniu 1945 roku powstaje konspiracyjna organizacja Wolność i Niezawisłość. Prezesem pierwszego zarządu WIN-u był pułkownik Rzepecki. Po jego aresztowaniu powstają kolejne zarządy, ale i one rozbijane są przez UB. Podczas likwidacji czwartej komendy WIN UB aresztowało w ciągu dwóch tylko dni 3651 osób. W czasie śledztwa przewerbowano AK-owca o pseudonimie Wiktor, cieszącego się zaufaniem przedstawiciela londyńskiej delegatury WIN. Utworzenie pod kontrolą UB fikcyjnej piątej komendy WIN, tak zwanej Operacji Cezary, było pomysłem Henryka Wędrowskiego, majora UB, byłego AK-owca, psychologa. W operacji przyjmuje on pseudonim Zygmunt. Wciela się też w prezesa fałszywej komendy, Kosa. Bezpieka manipuluje nieświadomą prowokacji delegaturą w Londynie. Wydział Wojskowy Delegatury w Londynie, kryptonim Homer, w instrukcji z lipca 1951 roku do Komendy WIN w kraju podaje do Hellady.
Naród polski powinien wziąć czynny udział w wysiłku wolnych narodów w walce z komunizmem w czasie konfliktu. Akcja dotyczy wzięcia udziału w opóźnieniu ofensywy sowieckiej przez uderzenie na linie komunikacyjne. Dokument ten nie trafia do polskiego podziemia, a na biurka najważniejszych osób w bezpiece. Z zachodu następuje przerzut aparatury wywiadowczej. Rada Polityczna, reprezentacja polskiej emigracji w Londynie, uznawała Piątą Komendę WiN za głównego partnera w kraju. W 1950 roku podpisuje umowę o współpracy między amerykańskim wywiadem i Piątą Komendą WiN sterowaną przez bezpiekę. Przyjaciele, czyli Amerykanie, uznają rodzinę, czyli organizację WiN, za najbardziej doniosłą i podstawową organizację w kraju. Przyjaciele udzielają poprzez delegaturę pełnej pomocy finansowej i technicznej rodzinie. Przyjaciele ze swej strony stawiają następujące żądania. Stworzenie organizacji podziemnej, która będzie gotowa do podjęcia broni w razie konfliktu. Szczurek z Wałbrzycha, członek bandy WiN. Wiktor Marszalek, szpieg z Katowic. Wy oskarżony. Zdaję sobie sprawę z tego, że dywersja to śmierć i kalectwo dla naszych górników. Brudne rekwizyty szpiegowskiej roboty. Mapy, plany, mikroaparaty dla fotografowania obiektów przemysłowych i dolary. Utworzono sieć, w której przemieszani byli ubecy i nieświadomi manipulacji działacze podziemia. Zbrodnicza perfidia UB ujawniała się w procesach pokazowych. Marszalek, Wyrwas, Szczurek, skazani na karę śmierci. W czasie operacji Cezary UB uzyskało od amerykańskiego wywiadu około 1,5 miliona dolarów. Marian Strużyński, były AK-owiec, funkcjonariusz UB o pseudonimie Karol, zostaje przerzucony do Monachium na szkolenie wywiadowców. Uczestniczą w nim nieświadomi prowokacji UB żołnierze polskiego podziemia. W Warszawie odbył się proces agentów amerykańskich zrzuconych na teren Polski na spadochronach. Misja nie powiodła się. Najemnicy imperializmu wpadli w ręce polskich władz bezpieczeństwa. Pod czyimi wpływami była ta szkoła, czy ten kurs, jak to oskarżony chce nazywać? Stefan Skrzyszowski, dezerter i zdrajca. Oto fragmenty zeznań absolwenta szkoły szpiegowskiej założonej przez Amerykanów w Niemczech Zachodnich. Była finansowana przez Amerykanów. Więc znaczy, finansowana była przez Amerykanów. Przez Amerykanów. Operacja Cezary pozwoliła bezpiece poznać metody i techniki szkolenia zachodniego wywiadu. Pułkownik Leon Andrzejewski sprawował ogólny nadzór nad operacją. Emigracja na Zachodzie została rozpoznana. W kraju rozpracowano i zlikwidowano podziemie. Była to domena pułkownika Józefa Czaplickiego, drugiego szefa operacji. Polecenie zakończenia operacji Cezary przyszło z Moskwy. Fałszywa ubecka komenda WiN dla potrzeb komunistycznej propagandy ujawnia się. Bezpieka i Zachód wiedzą, że jest to kompromitacja wywiadu amerykańskiego, który współpracował kilka lat z fikcyjną, sterowaną przez UB, organizacją. Operację podsumowano tak. Udało się nam prowadzić za nos, zapędzić wywiad amerykański w pułapkę, wykiwać i ośmieszyć. Świadczy to o rosnącej dojrzałości i umiejętnościach operacyjnych naszych organów bezpieczeństwa. Oto Ameryka. Wystawę pod takim tytułem zwiedzają w Warszawie dziesiątki tysięcy osób. W cieniu posągu wolności policyjna pałka. Oto mundury i wyposażenie dwóch szpiegów i dywersantów zrzuconych w listopadzie w województwie koszalińskim. Pełny rynsztunek amerykańskich rycerzy. Za zbrodnie zdrady, szpiegostwa i dywersji sąd skazał agentów amerykańskiego imperializmu na karę śmierci. Ceną tej
prowokacji było co najmniej około 20 wyroków śmierci i znacznie większa liczba osób, autentycznych osób przekonanych o tym, że działają w autentycznych strukturach podziemnych, aresztowanych, więzionych, torturowanych. Procesy, gdzie występował niby sąd i są oskarżeni, ale ci sprawcy i oprawcy, oni byli z tyłu. Te rozprawy sądowe to były właściwie jednym kinem, jeżeli to tak można nazwać. W moim składzie sędziowskim siedziało dwóch zwykłych, prostych żołnierzy. Jeden sędzia. Prokurator nie raczył nawet, że tak powiem, się zjawić. Zostały pogwałcone co najmniej dwa przepisy Kodeksu Karnego Wojska Polskiego. Mianowicie nie brał w tym procesie udziału ani prokurator, ani obrońca żadnego z oskarżonych. Oraz nie honorowano przepisu, że sądzić mogą tylko wojskowi wyższym stopniem niż oskarżeń. W moim wytłumaczeniu sędziowskim jest zdanie tego rodzaju. Mentalność jego zaczynała się na salonach arystokracji warszawskiej, a kończyła w mętach bratobójczej walki. Sędzia Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, Mieczysław Widaj, za sabotaż i szpiegostwo skazał na karę śmierci dwóch dyrektorów lotu. W uzasadnieniu wyroku napisał: oskarżeni twierdzili, że samoloty typu Languedoc są dobre, a przecież jako wyprodukowane w kraju kapitalistycznym nie mogą nadawać się do eksploatacji. Tenże sędzia w sprawie Orłowskiej tak uzasadniał wyrok. Ponieważ oskarżona jest osobą inteligentną i czytała Sherlocka Holmesa, więc orientowała się, że rozmawiała ze szpiegiem. Byłem w 8 więzieniach, a więc Sieradz, Barczewo, Koronowo, Potulice, Piechcin, Rawicz. Rano po wykorzystaniu sedesu we właściwy sposób myłem go bardzo dokładnie, no i potem myłem siebie w tym sedesie, prawda, pranie urządzałem w sedesie. Trzeba było w miskach nałapać wody do picia, do mycia, umycia się, do prania. Ja po raz pierwszy poszedłem pod natrysk chyba gdzieś po 6 latach mniej więcej. Tak samo na spacer, też jeszcze trochę później. Bez wody, bez umywalki, jako jedyne naczynie, powiedzmy sobie, na oddawanie moczu dostawaliśmy puszkę po konserwach. Najczęściej była to puszka po świnia i tuszące, bo taka wtedy nadchodziła do kraju. Podzieliłem dzień na, jak to powiedzieć, na fazy, fazę gimnastyczną, ruchową, kiedy stosowałem wszelkie możliwe ćwiczenia rąk, nóg, ciała, chodziłem na rękach. To jeszcze kiedyś umiałem, dawniej też, prawda, w więzieniu chodziłem sobie na rękach dosyć swobodnie, prawda. Tak do 10 tysięcy różnych takich ćwiczeń dziennie. No a poza tym starałem się stworzyć jakiś reżim myślowy. To były już ćwiczenia pamięciowe raczej, prawda, powiedzmy obliczanie pi do któregoś tam maksymalnego, dalekiego, kilkudziesiątego znaku, prawda, po przecinku, czy też to samo z liczbą E, prawda, i tak dalej. Doszedłem do zresztą bardzo ciekawych wtedy wniosków różnych. Między innymi do tego, że zrozumiałem, na czym polegała wartość życia eremitów. Właśnie na tym, że oni myśleli, że oni mieli czas myśleć. W tym okresie prawie 2 lat, kiedy siedziałem na Mokotowie, około 5 czy 6 AK-owców dostało po prostu pomieszania zmysłów. Kolega Lekczyk nie wytrzymał.
psychicznie, znalazł się w szpitalu dla psychicznie chorych w Pruszkowie i tam zmarł. Porozumiewanie się było przy pomocy stukania morsem do grzejników, do kaloryferów, bo wszyscy mieli właśnie takie grzejniki, jakie to w tej chwili również widzę. I przy pomocy stukania szczoteczką, prawda, do zębu, do tego, myśmy się ze sobą porozumiewali, jeżeli chodzi o sąsiednie cele. Natomiast pewnego dnia też był taki fakt, że strażnik otworzył celę moją i powiedział: nie stukajta, bo tam siedzą Niemcy. I rzeczywiście, obok mnie, bodajże w sali 17, siedział chyba Leist, to był taki komendant policji czy żandarmerii niemieckiej, a z drugiej strony w 19 chyba siedział Fischer. Ten apartament zajmuje były gubernator dystryktu warszawskiego. Termin sądu nie został jeszcze ustalony. Obergruppenführer Fischer ma więc dość czasu na dokonanie rachunku swoich zbrodni. Zanim dosięgnie go sprawiedliwy wyrok, korzysta z przywileju przestępcy. Z prawa do spokojnego spożycia więziennej zupy. Nieżyjący już dziś Moczarski spędził 260 dni we wspólnej celi z generałem SS Jürgenem Stropem, który przeprowadził operację zwalczania powstania i zniszczenia getta warszawskiego. No więc to są przecież infernalne pomysły, tylko że nie wszyscy byli generałami SS. Pułkownicy, majorowie, kapitanowie, normalni SS-mani, gestapowcy siedzieli setkami z polskimi więźniami politycznymi. To była metoda, prawda, poniżania, nacisku psychologicznego. Ja siedziałem wtedy z takim panem Hansem Heinemajerem, Berichterstatter des Generalgouverneurs, którego raporty w czasie okupacji ja przejmowałem, kopię raportów oczywiście, no i wiedziałem o nim sporo, on o mnie nic nie wiedział i przedstawiał się w bardzo radosnych kolorach, ale on dysponował jedynym siennikiem na noc. Jemu było wolno tylko spać na sienniku. On miał lepszą dietę niż my, znaczy tak zwaną dietę, podczas kiedy myśmy mieli tą normalną, bardzo kiepską. Jego wzywano co jakiś czas na śledztwo, z którego przychodził zawsze odżywiony, radosny i tak dalej. W każdym razie to była lepsza klasa. Wbrew pozorom Greiser nie został pobity. Te bandaże to opatrunek po dokonanej we Frankfurcie operacji Ucha. Jak widać, ani operacja, ani fakt, że Amerykanie zrezygnowali z opieki nad gauleiterem Wartelandu, nie wpłynął źle na jego apetyt. Greiser stale i uparcie dopomina się o repetę. Obydwaj przestępcy sprowadzeni zostali z Frankfurtu przez Ministerstwo Bezpieczeństwa, pod którego opieką pozostaną do czasu rozprawy. Jedną z najhaniebniejszych metod stosowanych przez władze bezpieczeństwa, przez aparat represji Polski Ludowej, było wykorzystywanie przechwyconych czystych blankietów niemieckich władz okupacyjnych, niemieckich służb specjalnych i wykorzystywanie więzionych gestapowców do post factum wypełniania tych blankietów, by przypisać więzionym podlegającym śledztwu, a później procesom, działaczom, żołnierzom Polski podziemnej agenturalną działalność na rzecz
okupanta niemieckiego. W tych celach odbywało się większość procesów. To były tak zwane kiblówki, mianowicie procesy tajne, gdzie dlatego kiblówki, bo na tym urządzeniu wsadzano oskarżonego, no, wstawiano stolik, tam był sąd. Nieraz był obrońca, niektóre sprawy ściśle utajnione, obrońcy nie miał. W 2 tygodnie po rozbiciu więzienia, tego właśnie, zostałem aresztowany wraz z żoną i osadzony na 10. pawilonie w Warszawie. Skazano mnie na karę śmierci w procesie tajnym. Odbyło się to bez świadków, bez żadnych obrońców. Tych, którzy zostali skazani na karę śmierci, część z nich była ułaskawiona, ale mała część, wbrew rozsiewanym pogłoskom, że Bierut w większości wypadków uchylał karę śmierci. Nie jest to prawda. Sprawdziłam to na 1000 przykładach z roku 1946. O ułaskawienie. Nie składałem, bo przede wszystkim to nie licowało z naszą postawą AK-owca, oficera Armii Krajowej. Ściśle tajne. Wynagrodzenie po 3000 zł. Za każdą dokonaną egzekucję. Konywanie wyroków co druga, co trzecia noc, pak, 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 pak. A raz słyszał, nie żyje Polska. Tak, słyszeliśmy nad ranem strzały i to, jak wiadomo, później to było wykonywanie wyroków w tej właśnie drwalce. Owszem, mówimy, chociaż to jest niepopularne, chociaż to jest bardzo często bolesne w niektórych terenach, mówimy i będziemy mówić, że musimy w jak najkrótszym czasie po to, by nasz system gospodarczo-aprowizacyjny, o który o stworzenie nam chodzi, by robotnik miał swój chleb, i by ten, który nie ma z czego zasiać, miał zboże, musimy zdać świadczenia rzeczowe. I my bierzemy na siebie to. Mikołajczyk dla dużej części, by nie powiedzieć ogromnej części społeczeństwa polskiego w kraju, był przez następne 2 lata, do roku 1947, i sukcesorem Witosa, i jedynym człowiekiem, wokół którego ogniskowały się nadzieje dużej, ogromnej części społeczeństwa na wolne, nieskrępowane wybory i na zaprowadzenie w Polsce porządku demokratycznego, przecież przeobiecanego, przecież jakby zagwarantowanego. Polskie Stronnictwo Ludowe, które nazwało się tak w odróżnieniu od tego lubelskiego tworka Stronnictwa Ludowego fikcyjnego. Tamto miało około 12 tysięcy członków. Polskie Stronnictwo Ludowe doszło w 1946 roku do 1 miliona członków. No i stało się wobec tego niebezpiecznym przeciwnikiem. I zaczyna się nowy rozdział rozgrywania w majestacie prawa przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego przy pomocy sowieckich doradców walki z Polskim Stronnictwem Ludowym. Na odprawie wojewódzkich szefów UB nakazano nasadzenie agentury w każdym powiatowym zarządzie PSL.
12 grudnia 1945 roku. Dawydow do Berii, Beria do Stalina. Specraport. Agent Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego informuje. Mikołajczyk chce w wyborach wystąpić samodzielnie. Ogólnonarodowe referendum miało dać odpowiedź na trzy pytania. Czy należy znieść Senat? Czy wprowadzić reformę rolną i nacjonalizację? Oraz czy akceptować granice zachodnie? W związku z tym chytrym sformułowaniem pytań PSL nawoływało na pierwsze nie, na drugie i trzecie tak. PPR nawoływało i zblokowana z nią PPS ówczesna, oficjalna, w swojej oficjalnej części do głosowania trzy razy tak. Nawet były do akcji propagandy przed referendum różnego typu hasła, wierszyki, tylko kaczka, głupi ptak mówi zawsze tak, tak, tak. Wraz z całym światem nauki polskiej odpowiem twierdząco na wszystkie trzy pytania głosowania ludowego. Na wszystkie trzy pytania odpowiem twierdząco tak. W żadnym wypadku nie można dopuścić do koncentracji i mobilizacji żywych sił reakcji. Należy skompletować zbrojną rezerwę z KBW w powiatach silnie zagrożonych 1 plus 4 plus 100. Sztaby powiatowe pracują nieoficjalnie. Minister Radkiewicz. Bezpieka przejęła kasę podziemnej organizacji Wolność i Niezawisłość. Dysponował nią wiceminister Romkowski. Dewizy zostały przez UB wymienione na czarnym rynku. Można powiedzieć, że za pieniądze polskiego podziemia finansowano propagandę fałszywego referendum. Wydrukowano na przykład aż 97 milionów sztuk materiałów propagandowych. Sprawa jest ważna, więc też komisje obwodowe miały dużo pracy. Przy obliczaniu głosów będą je miały jeszcze więcej. Bo w niedzielę dnia 30 czerwca wszyscy odpowiadamy trzy razy tak. Do Polski przyjeżdża szef Wydziału D Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Związku Radzieckiego Pałkin z 15-osobową ekipą fachowców, fałszerzy. Na tydzień przed referendum został przyjęty przez Gomułkę i Bieruta. Radkiewicz organizował dostarczanie paczek z protokołami do doradcy sowieckiego Dawydowa i Pałkina. Wykonano 5994 nowych protokołów. Sfałszowano 40 tysięcy podpisów członków komisji. Na pytanie pierwsze o zniesienie Senatu było od 1 do 15%. Po zafałszowaniu wynik brzmiał od 50 do 80%. Tyle mówi raport Pałkina z 30 sierpnia do Stalina. Nastąpiło brutalne sfałszowanie wyników referendum. Wyniki referendum ogłoszono oficjalnie właściwie dopiero po dwóch dniach, jak zwykle to się robi, około 2 lipca, 1 na 2 i 2 lipca, a 4 lipca, i tutaj ta zbieżność niepokoi wielu historyków i ludzi do dziś, nastąpiły tragiczne wydarzenia, którymi do dziś nie możemy się uporać psychologicznie, moralnie, mianowicie zbrodnia w Kielcach. Osiągnięto pewien cel skłócenia, zamieszania, podzielenia i rządzenia. I myślę, że ten cel był szatański, diabelski, perfidny, jeśli był z góry założony. Jeśli nie był z góry założony, to i tak służył władzy okupacyjnej i sowieckiej. Bo wobec świata zachodniego to było takie danie rozumienia, no patrzcie, to są dzicy ludzie, oni tu mordują na przykład grupę bezbronnych Żydów, a świat był zainteresowany ze spóźnionymi wyrzutami sumienia losem Żydów, którym nie pomógł w czasie II wojny światowej. Co to są za ludzie? Tu potrzebna jest twarda władza, tu potrzebna jest nawet cicha dyktatura. Takie mrugnięcie okiem do publicystyki, do mediów amerykańskich, angielskich, francuskich mogło wtedy mieć miejsce i jak sądząc z tekstów miało miejsce. Według Władysława Gomułki aparat bezpieczeństwa jest najczystszym miejscem w aparacie państwowym. Lawinowo rośnie ilość funkcjonariuszy UB.
W 1944 roku było ich 2,5 tysiąca. W maju 1945 już 11 tysięcy. W listopadzie 1945 będzie ich już 22,5 tysiąca. Był to najmłodszy aparat w państwie. 72% stanowili ludzie w wieku do 30 lat. Bezpieczeństwu podlega MO i KBW, odpowiednik wojsk wewnętrznych NKWD. Sierpnia. Minister Spraw Wewnętrznych Związku Radzieckiego do Stalina. W związku z obecną sytuacją polityczną w Polsce celowe byłoby przebranie wojsk NKWD stacjonujących w Polsce w mundury piechoty Armii Czerwonej. Minister Bezpieczeństwa Radkiewicz i Jakub Berman, członek biura politycznego partii, uznawali, że kluczem do rozwiązania wszystkich zadań jest zagadnienie agentury. Agenta definiowano tak. Musi tkwić w interesującym nas środowisku przestępczym. Natomiast informator tkwi w środowisku, które podejrzane jest w ogóle. Trzecia forma to ludzie gotowi dorywczo udzielić potrzebnej informacji. Ja pracowałam w 1948 roku jeszcze w KC. Byłam zastępcą kierownika Wydziału Historii Partii. Brzeńskiego spotykałam u jakichś moich znajomych. Światło powiedział, że mnie podpisywała się jako Maria Turlejska, tylko jako Ksenia. Wymyślił mi taki pseudonim. Był strasznym facet. No, bałam się go naprawdę. Ja mam dwoje dzieci. Małych. Wtedy. Sama myśl, że mogą mnie aresztować tak jak Szczęsnego, jak Krysię, jak Wandę, jak inne znajome. Przecież właściwie człowiek nie wiedział, w jakim występuje charakterze. Czy świadka, czy, jak mi się wydawało, w swojej próżności jakiegoś biegłego. Dane o sieci agentów są wyrywkowe. Do dziś resort nie udostępnia żadnych informacji. Wiadomo jedynie, że w 1949 roku sieć liczyła 5072 agentów i 48101 informatorów. W 1953 roku osiągnęła maksymalny poziom i wynosiła 75 tysięcy. Masowy werbunek służył nie tylko zdobywaniu informacji, ale związaniu ludzi z bezpieką. W istocie ubezwłasnowolniono i upodlono społeczeństwo. Jak wróciłem do celi, podchodzi do mnie jeden z kolegów, Mietek miał na imię, wyciąga do mnie rękę i mówi: przepraszam ciebie, zmusili mnie, żebym napisał na ciebie donos. I kolega nie mógł się nadziwić, prawda, że ja mu uścisnąłem dłoń. Szacuje się, że w latach 44-56 przez sieć agenturalną UB przeszło 1 000 000 osób. Każdą z nich można było w przyszłości szantażować, a w efekcie uaktywnić. Masowy werbunek nastąpił ponownie przed wyborami. Zwerbowano 47% członków komisji wyborczych, prawie 9 tysięcy osób wpływowych, w tym 347 księży. Nastąpiło brutalne sfałszowanie wyników referendum, ale to referendum dało władzy ludowej wgląd w rzeczywiste nastroje społeczeństwa. Bo oni dla siebie wiedzieli wobec tego, co społeczeństwo myśli. I tym bardziej postanowili nie dopuścić do autentycznego, demokratycznego przebiegu wyborów. Wybory musiały się odbyć. Były wymogiem jałtańskich postanowień Wielkiej Trójki. W teczce Stalina znajduje się prośba Bieruta o pozostawienie wojsk NKWD w Polsce przed wyborami. Ściśle tajne. Akcja profilaktyczna, areszty prewencyjne.
Teczki obserwacyjne należy zaprowadzić natychmiast. Dyrektor Departamentu V, Julia Brystiger. Na odprawie przedwyborczej w ministerstwie podpułkownik Drzewiecki relacjonował: zadaniem bezpieczeństwa jest zabezpieczyć wolne i spokojne wybory. Zadania. Pierwsze. Nasadzić agenturę w organach przygotowujących spisy wyborcze. 2. Obsadzić komisję odpowiednimi ludźmi. Przede wszystkim zawerbować 100%. 3. Typowanie kandydatów na posłów. Przed wstawieniem na listę posłów kandydatów trzeba wziąć od zwerbowanego kandydata zrzeczenie się na piśmie stanowiska posła. Zenon Kliszko, członek KC PPR, podsumował: grube retusze nie mogą mieć miejsca. Wrogiem numer jeden, propagandowym celem numer jeden, zwłaszcza po fiasku rozmów między zblokowanymi partiami PPR-u i PPS-u a PSL-em w sprawie ewentualnego wspólnego bloku wyborczego, stał się oczywiście PSL, jedyna opozycyjna w ówczesnej rzeczywistości partia, a także siłą rzeczy jej przywódca Stanisław Mikołajczyk. Całe sztaby sowieckich ekspertów od fałszerstw i fałszywek zasadzono nie tylko w Warszawie, ale w okręgach wyborczych. Nie dopuszczono w 4/5 do lokali wyborczych obserwatorów partii niby współrządzącej, ale idącej odrębnie do wyborów. Mam na myśli Polskie Stronnictwo Ludowe Mikołajczyka. Aresztowano dziesiątki tysięcy znanych z kartotek działaczy opozycji, którzy mogli w dniu wyborów głosować inaczej lub zachęcać do tego. Dali głosy premier oraz członkowie rządu. Takiej frekwencji wyborczej nie pamięta nikt w Polsce. Głosowało od 80 do 100% uprawnionych. W nowo wybranym Sejmie co dziewiąty poseł był agentem. Te wybory były groteską, gorzką groteską, tragiczną groteską, były parodią. PSL założył protest wyborczy po przeprowadzeniu tych wyborów 19 stycznia 1947 roku. Protest ten nie znał się na nic. Wielkie mocarstwa protestu nie podniosły, ani Anglia, ani Stany Zjednoczone. Wynik wyborów został uznany. W Belwederze korpus dyplomatyczny złożył gratulacje w imieniu swych rządów. Przemówienie wygłosił dziekan korpusu dyplomatycznego, ambasador Lebiedew. W tym samym czasie Bezpieka i moskiewska grupa Pałkina kończą pracę. Sfałszowana dokumentacja okręgów wyborczych musi się zgadzać z już ogłoszonymi oficjalnymi danymi. Zawód, straszny zawód. Poczuliśmy się osamotnieni i sprzedani. 9 lipca do Stalina specinformacja. Na zamkniętym posiedzeniu Rady Ministrów po zwykłych uwagach o dyktaturze PPR Mikołajczyk stwierdził, że wyniki wyborów sfałszowano. Gomułka rzucił ripostę. Możesz poskarżyć się Churchillowi. Stanisławowi Mikołajczykowi rzeczywiście groziło w najbliższym czasie aresztowanie. W końcu 1946, początku 1947 roku Mikołajczyka osaczano, osamotniano. Próba jego ucieczki jemu się udała. Udała się również małżeństwu Korbońskich, małżeństwu Bagińskich. Nie udała się kilkorgu innym. Ci ludzie trafili na lata do więzień. Istnieją dwie hipotezy. Czy Mikołajczyk uciekł za wiedzą bezpieki, czy też bez wiedzy bezpieki. Nie ulega wątpliwości, że Mikołajczyk uciekł i że uciekł z pomocą Amerykanów, ale uciekł kontrolowanym kanałem
przerzutowym za pomocą statku Baltavia. Ucieczkę zorganizowali Amerykanie, ale istnieją duże przesłanki ku temu, że była ona od początku do końca kontrolowana. Dużą rolę tutaj odegrał Hummer, który 3 tygodnie przed ucieczką wezwał Mikołajczyka na przesłuchanie. To mnie Radkiewicz wyznaczył do przesłuchania Mikołajczyka. No a straszyć go mocno. Znany potem był. Tak mu się poszło, że ja nigdy nie widziałem człowieka, żeby w normalnej temperaturze tak się pod ciurkiem atakował. Może tak. I w 2 tygodnie później on zbiegł. Jedną z przyczyn, które skłoniły Mikołajczyka do podjęcia tej decyzji, były metody bezpieki. Jedną z najbardziej przykrych rzeczy, które ja osobiście wyniosłem z więzienia na Mokotowie, to były okrzyki bitych kobiet. Był to moment, którego do dzisiaj nie mogę zapomnieć. Kilka miesięcy siedziałem w celi sam i było to chyba dla mnie najgorsze przeżycie. Człowiek wtedy zaczyna rozmawiać z pajączkiem, który chodzi po ścianie. Z tęsknotą wygląda, żeby wróbel usiadł na kratach. Ja pająków nie tępiłem wtedy. To były jedyne żywe istoty, z którymi w jakiś sposób dzieliłem tą moją celę. Przyleciał do mnie na kraty. Szary przyjaciel skrzydlaty spojrzał na nędzne me szaty, potem poleciał w dal. Ja w miłość już dziś nie wierzę, bo miłość jak dzikie zwierzę, miłość ci wszystko zabierze, zostanie smutek, żal. Thank you.